chciał wyłudzić od wujka pieniądze na powitanie Nowego Roku, a spotkała go śmierć. W sylwestrową noc na terenie Nowej Huty w Krakowie rozegrał się rodzinny dramat. Zaczęło się niewinnie. Michał B. nadejście Nowego Roku świętował razem z kolegą Łukaszem, grając z nim w gry na konsoli. Kiedy jednak do mieszkania przyszedł kuzyn Michała, Rafał B., między członkami rodziny doszło do potężnej awantury, a finalnie do zabójstwa. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Do zatrważających scen w mieszkaniu na terenie Nowej Huty w Krakowie doszło dokładnie 31 grudnia 2021 roku, w sylwestrową noc. 36-letni Michał B. zaprosił do siebie na osiedle Piastów kolegę, Łukasza. Mieli pograć na konsoli, raczyć się procentami i po prostu wspólnie powitać Nowy Rok w dobrej atmosferze. I tak faktycznie na początku było. Jak wynika z ustaleń Gazety Krakowskiej, na stole, oprócz wspomnianych trunków, znalazły się także środki odurzające, które miał podobno zażywać Michał. Nie wywołało to jednak w nim agresji, przynajmniej jeszcze nie wtedy. Około godziny 20:00 36-latek wyszedł przed klatkę zapalić i wtedy, niespodziewanie, zauważył swojego kuzyna, 28-letniego Rafała B., który szedł w jego stronę. Chłopak zapowiedział, że idzie odwiedzić wujka Tadeusza. Miał też rzucić, że może uda mu się wysępić jakieś pieniądze na Sylwestra. Początkowo Michał raczej nie bardzo się tym przejął, bo wrócił do mieszkania i z powrotem zanurzył się w świecie gier razem z kolegą Łukaszem. Rafał, zgodnie z zapowiedzią, poszedł do wujka, lecz szybko od niego wrócił. Zajrzał do salonu, w którym siedział jego kuzyn. To właśnie wtedy miarka powoli zaczęła się przebierać. Z ustaleń śledczych wynika, że panowie mieli zacząć się kłócić, dogryzać sobie. Rafał B. stawał się coraz bardziej natarczywy, więc Michał poprosił go o opuszczenie mieszkania. Gazeta Krakowska podaje, że wtedy 28-latek zaczął żalić się, że ma problemy na osiedlu, ale Michał w bardzo wulgarny sposób kazał mu się odczepić, ponieważ nie interesują go jego problemy. Chciał w spokoju sobie pograć i spędzić sylwestrową noc bez zbędnych awantur. 28-letni Rafał B. miał się wówczas jeszcze bardziej zdenerwować. Zaczął wygrażać się kuzynowi i jego koledze, a następnie skierował kroki do kuchni. 36-letni Michał zerwał się z miejsca i wyprzedził mężczyznę. Gwałtownie otworzył szufladę i chwycił za ostry, długi nóż. Wymachiwał nim przed kuzynem, kazał mu się wynosić, ale ten nie reagował. Śledczy ustalili, że miał nawet podnieść ręce, lecz rozjuszony Michał na to nie zważał. Wbił mu wtedy nóż w lewy bok ciała. Oszołomiony 28-latek chwycił się za ranę i przeszedł z powrotem do salonu, w którym Łukasz dalej grał na konsoli. Kolega Michała przerwał dopiero wtedy, gdy zobaczył, jak Rafał upada zakrwawiony na ziemię. 36-latek miał szybko wyrwać się z transu, w który sam się wprowadził, i pobiegł do kuzyna. Próbował mu pomóc. Zaczął tamować krew z rany 28-latka, a jego znajomy wezwał karetkę pogotowia. Jeszcze zanim przyjechali ratownicy, konieczne było przeprowadzenie reanimacji, której podjęli się uczestnicy sylwestrowej imprezy. Później medycy przejęli resuscytację, gdy tylko pojawili się na miejscu. Ostatecznie 28-letni Rafał wciąż żył, kiedy trafił do karetki. Po przewiezieniu do szpitala zapadła błyskawiczna decyzja o tym, że konieczna jest operacja. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, mężczyzna zmarł blisko w pół do drugiej w nocy, w nowy 2022 rok. Z opinii pracowników placówki wynika, że nóż zdołał przebić prawą komorę serca, więc szansa na uratowanie rannego była znikoma. W mieszkaniu, w którym doszło do awantury i śmiertelnego ciosu ostrzem, pojawili się także policjanci. Michał B. miał im się wtedy przyznać, że to on zadał ten cios. Przemysław B., jeden z funkcjonariuszy, który rozmawiał feralnej nocy z 36-latkiem, mówił podczas późniejszego procesu przed sądem, że widać było po sprawcy szok i emocje. Gazeta Krakowska cytowała wypowiedzi mundurowego, który zeznawał, że z podejrzanym był mocno utrudniony kontakt, ale po zapytaniu, gdzie jest narzędzie zbrodni, sam przyniósł nóż
i przekazał go policjantom. Pokrzywdzony w tej sprawie miał 1,4 promila alkoholu we krwi, natomiast Michał B. był trzeźwy, ale badanie wykazało, że zażył środki odurzające. W sprawę zaangażowany został oczywiście prokurator, który finalnie postawił Michałowi B. zarzut zabójstwa. Kiedy sprawa rozeszła się po okolicy, sąsiedzi nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Gazeta Krakowska ustaliła, że to 28-letni Rafał B., a nie Michał B., miał opinię tego złego. Ludzie się go bali. Miał przejawiać agresję pod wpływem alkoholu, ale nie tylko. Jeden ze świadków w czasie procesu zeznawał, że Rafał potrafił zaatakować go również na trzeźwo. Wtedy zachowywał się jak opętany, bił, kopał po głowie, był zaczepny, lubił prowokować i wdawać się w bójki. Te opinie podzielały także inne osoby z osiedla. Michał B., który usłyszał zarzut zabójstwa Rafała, do tej pory raczej schodził kuzynowi z drogi, ale nie wszystkich kontaktów dało się uniknąć. W końcu byli rodziną. 36-latek miał z kolei opinię spokojnego człowieka. Gazeta Krakowska określiła go nawet mianem przeciwieństwa Rafała. Problemy wychowawcze zaczął objawiać po tym, jak dostał się do technikum elektrycznego. Miał przestać się uczyć, wagarować, zaczął palić i pić. Ostatecznie zrezygnował ze szkoły, łapał się prac dorywczych na budowach. Szczęścia do pracy jednak także nie miał, więc musiał liczyć na pomoc rodziców. Zostawiła go partnerka, z którą był w związku przez 8 lat, ponieważ nie potrafiła i nie chciała akceptować takiego stylu życia. Media podają, że Michał miał związać się na kilka miesięcy z nową dziewczyną, lecz ta relacja szybko się zakończyła. Niespodziewanie kobieta została później partnerką jego kuzyna, Rafała. To także miało być powodem kolejnych konfliktów między kuzynami. Podczas procesu 36-latka dziewczyna miała zeznawać, że była świadkiem, jak mężczyzna został pewnego dnia dotkliwie pobity przez Rafała. Chciał mu nawet odgryźć palec, cytowała kobietę Gazeta Krakowska. Incydent nie został jednak zgłoszony na policję. Podczas procesu Michał B. nie udawał, że nie jest winny śmierci kuzyna. Przyznał się do tego, że zadał mu cios nożem, ale nie zgadzał się z tezą prokuratury, że chciał go zabić. Mówił, że tylko się bronił, bo Rafał miał pierwszy zasugerować, że wszystkich pozabija, skoro traktują go jak wroga, i skierował swoje kroki do kuchni. Mając na uwadze to, że w przeszłości stosował przemoc wobec kuzyna, ten bał się, że dojdzie do czegoś gorszego. Wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało. Prokuratura zawnioskowała o karę 10 lat pozbawienia wolności dla Michała B. za zabójstwo, którego dokonał, wskazując między innymi na to, że cios nożem musiał być mocny, skoro dotarł aż do serca, mimo że sam pokrzywdzony nie uderzył kuzyna, nie miał też żadnego niebezpiecznego przedmiotu w ręce, gdy otrzymał uderzenie. Podnosił nawet ręce w geście poddania się, a mimo tego otrzymał cios. Obrona Michała B. wniosła z kolei o zmianę kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Ostatecznie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, Sąd Okręgowy w Krakowie postanowił złagodzić karę 36-latka i skazał go jedynie na 6 lat więzienia. W uzasadnieniu sędzia podawała, że nawet sam Michał B. był zaskoczony skutkiem swoich działań, że nie podejrzewał, że dojdzie do takiej sytuacji, że chwycenie za nóż było niepotrzebne. Dodała, że nie ma wątpliwości, że sprawca nigdy nie zapomni, co się stało. Tym bardziej, że doprowadziło to do zniszczenia dwóch rodzin. Wyrok w tej sprawie nie był prawomocny, a ostatnie medialne doniesienia pochodzą z serwisu Love Kraków, który podawał, że pod koniec czerwca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie odroczył proces Michała B., chcąc, by oskarżonego zbadali biegli. Chodzi o wątek ewentualnego uzależnienia oskarżonego od środków odurzających. Mężczyzna nie krył bowiem, że zażywa niedozwolone substancje. Sąd zlecił też sporządzenie ekspertyzy przez biegłych psychiatrów na temat stanu zdrowia psychicznego mężczyzny i jego poczytalności. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, nieznany był jeszcze wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie. Pokój zbrodni. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.